Witam serdecznie wszystkich zgromadzonych. Chciałbym dzisiaj podkreślić ideały żołnierzy wyklętych, Armii Krajowej i Narodowych Sił Zbrojnych. Powinniśmy pamiętać o tych osobach i aby te osoby były zawsze w naszych sercach. Z tego względu, że to, co reprezentowali, jest istotne również w czasach współczesnych i musimy o tym pamiętać. Ideały, jakimi się kierowali, był Bóg, honor i ojczyzna. Kierowali się wielką miłością do ojczyzny i bezinteresownym zaangażowaniem w to, aby nasza ojczyzna była wielka i abyśmy w tym momencie mogli żyć w wolnym kraju. Uważam, że ich postawa jest godna naśladowania. Pamiętajmy, że żołnierze wyklęci i żołnierze Armii Krajowej, wszystkie siły zbrojne Rzeczpospolitej Polskiej i wszyscy, którzy walczyli o wolność naszego narodu, nie byli jedynie w czasach komunistycznych. Nie są to jedynie żołnierze wyklęci. Oni walczyli na wszystkich frontach II wojny światowej. I to dzięki nim, Polakom, którzy bohatersko walczyli, Europa wygląda dzisiaj tak, jak wygląda. Żyjemy w wolnym kraju, Polsce. Gdyby nie bohaterska postawa polskich żołnierzy podczas kampanii wrześniowej, nasz kraj prawdopodobnie zostałby zgładzony przez nazistów i do tej pory znajdowalibyśmy się pod okupacją nazistowską. Nazistowski reżim III Rzeszy miał w planach, aby opanować Francję i Wielką Brytanię już w roku 1939, jednak dzięki stratom Polski im się to nie udało. Kolejną rzeczą, o której chcę wspomnieć, jest to, że powinniśmy wspierać polską armię. Nasz rząd powinien przeznaczać więcej pieniędzy na wsparcie polskiej armii, która powinna być jedną z najsilniejszych armii na świecie, a przynajmniej w Europie, ponieważ jesteśmy na wschodniej flance NATO. Poza tym chcę szczerze powiedzieć, abyście kupowali polskie produkty, wspierajcie polską gospodarkę, kupujcie produkty w polskich sklepach pod kodem kreskowym 590. Dziękuję za uwagę. Polska zawsze w sercu. Pamiętajcie.